Hejo, z tej strony Newka i dzisiaj zapraszam Was na nadprogramowy odcinek. Bardzo się cieszę, że póki co idzie mi dobrze z Inktoberem i ostatnio też bardzo wiele osób napisało, że chcielibyście czasami takie właśnie krótsze, zwykłe rysunki i mega jestem z tego zadowolona, bo ciągle myślałam, że chcecie tylko testy i tak dalej, że nie chcecie tego mojego rysowania oglądać. Strasznie mi miło. No więc tak, dzisiaj jest 4 październik, więc przychodzi nam zmierzyć się z hasłem Spell oraz z hasłem, tylko teraz nie przypomnę sobie angielskiej nazwy, ale po polsku to jest zawilec, z listy Botanical Witches. No i jeżeli chodzi o zaklęcie, to ja sobie troszeczkę to inaczej wyobrażałam, ale wczoraj wężu zrobił jakiś taki ruch ręką, jakby rzucał zaklęcie i tak mi się to spodobało, że postanowiłam sobie to po prostu narysować. No i rysowało mi się tą dłoń bardzo fajnie, skorzystałam z rewki, z gotowego tak jakby tutorialu, który pokazuje, jak tą dłoń narysować, no i całkiem gładko to poszło. Ale tutaj chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć na temat tej runy, którą widzicie po lewej stronie na dłoni. Jest to runa, która była opisana jako love, ale później jeszcze to weryfikowałam, no i tych run oznaczających miłość było trochę. Ta występowała w rzadkości, no ale wiecie co, run było naprawdę sporo, bo były i nordyckie, i słowiańskie, no i naprawdę było ich mega, mega sporo. Już pierwsze runy w ogóle były zapisane w II wieku, więc tak naprawdę oznaczać może ona bardzo dużo i ja tutaj nie deklaruję jednego znaczenia. A ten drugi znaczek był opisany jako ziemia, więc tak jakoś ładnie mi się to połączyło. Ehem, ehem. Czas na ukryte pytanie. Jaki line art wy robicie? Czy robicie linie wszystkie takie same, czy łączycie różne grubości linii ze sobą? Bardzo jestem ciekawa, jak wy to robicie, bo mi się spodobało właśnie łączenie różnych grubości. Co do kwiatów, zawilce to są takie bardzo delikatne kwiatki. Ja tutaj ich delikatności może nie do końca oddałam, ale chciałam troszeczkę stworzyć taki mocniejszy element na dole tej strony, aby mi się to wszystko jakoś kompozycyjnie fajnie zamykało i myślę, że nawet całkiem fajnie to wygląda. Co do rysunku, to użyłam tutaj Bimoji między innymi i powiem Wam, że zaczęły mi się one podobać, jeżeli chodzi o rysowanie. Kto wie, może będzie tego trochę więcej. Tutaj już widzicie kolorowanie i tutaj następny produkt Kuretake i to są Real Brushe. Ja o nich nagrałam Wam dosyć długi filmik, więc Wam podlinkuję. One mają bardzo fajne, intensywne kolory, więc tutaj mi do koncepcji pasowało. Ale podstawę line artu wykonałam swoim kopikiem, multilinerem, który już niestety, ostatnio się chwaliłam, że już 2,5 roku działa, ale już to są raczej jego ostatnie dni. No i tak, ja tutaj już nie mam więcej co do powiedzenia. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie mi kciuka do góry, będzie mi niesamowicie miło. Dodatkowo możecie napisać komentarz, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, albo jak Wy byście zinterpretowali te hasło. No i co? No i do następnego razu, trzymajcie się ciepło, pa, pa!